Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Na te święta Bożego Narodzenia chciałbym Państwu życzyć, abyśmy byli ludźmi dobrej woli w stosunku do Pana Boga, który przychodzi, który rodzi się jako bezbronny, jako ten, który przekracza granice. O to, abyśmy mieli w sobie odwagę przekraczania granicy w stronę Pana Boga, w stronę umiłowania prawdy, którą przychodzi nam o sobie objawić. Chciałbym Wam życzyć dobrej woli w stosunku do innych, których spotykamy codziennie na naszych drogach, abyśmy potrafili przełamywać bariery, jakąś nieufność, nienawiść o to, abyśmy potrafili w sobie na nowo uwierzyć, abyśmy potrafili na nowo czynić dobro, ten świat czynić ludzkim, boskim po prostu światem. Życzę dobrej atmosfery świątecznej, o to, abyście te życzenia, które będziecie sobie składali, by w nich była prawda. Pragnienie i tęsknota za tym, co będziecie do siebie wypowiadać, aby to Słowo stało się ciałem, tak jak Słowo Boga stało się ciałem w tym małym, bezbronnym dziecięciu, Jezusie Chrystusie. I o to, abyśmy uwierzyli, że może cała historia czasami zaczyna się bardzo szorstko, jakby nie na miejscu, jakby nie w tym miejscu, nie w tym czasie. Może mamy takie historie, więc abyśmy uwierzyli, że każda rzeczywistość może w nas rodzić owoce, które w jakiś sposób przekraczają ramy naszego wyobrażenia, naszego świata. I abyśmy uwierzyli w to, że to Słowo, którym jest to Boże Dziecię wypowiedziane przez Ojca, jest Słowem do nas. Byśmy uwierzyli, że tam jest pełnia życia, pełnia szczęścia i pełnia świętości. Błogosławionych świąt, wszystkiego dobrego na święta i na nowy nadchodzący rok. Wszystkiego dobrego.